Okej. Tajemniczy drink ma właśnie taki efekt. Ekstra. Sangrinie widzisz ją w wersji bez makijażu. No, chyba tak. Ja. Kosmos. Jeśli nie masz co robić, dobra, więcej tu chyba nie ma nikogo. O, słodki jesteś, ale nie musisz dla mnie tego robić. Krótka przerwa mi nie zaszkodzi. Moglibyśmy obejrzeć flotę i flotę. Dobra, teraz gdzie jest ta dziunia od Konrada Wernera? Jesteś Guarianinem albo Volusem. I zmęczyło cię po... Dobrze, Matwik, dobrej nocy. Trzymaj się. Nie ma czegoś bardziej ekstrawaganckiego? Chcę, żeby mówiło: ten pokój jest mój. Ty też. Zobaczę, co się da zrobić. Powinnaś robić to, co ja. Słuchać, co w trawie piszczy. Kurde. No to nie ma już tej gościuwy. Rozmawiaj z handlarką bronią Asari i dowiedz się, czemu opłonęła Konrada. Nie pamiętam, gdzie ona była. Jasne, Kapi. Dobrze, Adek. Trzymaj się, dobrej nocy. I miłego granka. Chyba. Może ona nie była tutaj jednak. Muszę pamiętać kompletnie. Chyba, że to była ta, którą zabrali, no. Czy życie na większych wysokościach podnosi inteligencję? Nasz raport może zaskoczyć. Nowe dane zebrane na zlecenie związku... Słuchaj, wiem, że rodzina Kirosa pilnie potrzebuje tych danych. Nasana Dankus nie dała nam czasu, żeby się spakować. To cud, że w ogóle udało mi się wydostać. Jej najemnicy zaczynali strzelać. Jeśli znowu nas wpuści, zdobędę je. Sana to była też jedynca. Jeśli nie, pozostanie już tylko mieć nadzieję. Przepraszam, mam ważną rozmowę. Przepraszam, mam ważną rozmowę. Parkiet. Jest transport. Jest wysyłka. A, z nią się gada chyba też w sprawie... albo... Tejna, albo... egzekutorki, już pamiętam. Na razie to o nim wiemy. No, ale Shepard... Wyblokuj się. Wiadomości Ilium pragną przedstawić sprostowanie do specjalnego raportu na temat zabójcy. Wiesz, dzięki towarom z układu Terminusa interes świetnie się kręci. No nie wiem, niektóre są chyba niebezpieczne. I o to chodzi. Im bardziej niebezpiecznie, tym więcej... Słuchaj, uspokój się. Tak nigdy się nie zorientuję, że brakuje kilku rzeczy. Nie, nie mogę tam pójść, bo to miejsce zbrodni. Zamknęli je. Nie wiem, najemnicy zaćmienia, jakaś egzekutorka... Nikt nigdy nie zobaczy dodatkowych towarów i właśnie dlatego będziemy bogate. No, też ma jakiś znajomy głos. Co chodzi w tej rzeczy? Jesteśmy kosmicznym komandosem i walczymy o... o... wolność, sprawiedliwość w wszechświecie. Teraz rozmawiam. Teraz rozmawiam. To tak ogólnie rzecz. Słyszałaś na przykład o tym nowym narkotyku, który powoduje... O, to jest w ogóle głos Mirandy. To okropne. Kontrakt przewozowy ma 12 stron, a do tego pozwol... Nie, jeszcze mi się nie udało. Ona chce, żeby było legalnie. Sama nie wiem. Shepard! Pewnie... Swoje miejsce w świecie, tak. Pewnie mnie nie pamiętasz, jestem Shiala. Spotkaliśmy się na Feros podczas ataku getów. Saren oddał mnie w niewolę Torianowi. A ty zabiłaś to stworzenie i uwolniłaś mnie. Obiecałam, że pomogę w odbudowie nadziei Zu. Właśnie z tego powodu jestem na Ilium. O, też ma jakiś znajomy głos. Cześć, Precel. Przestraszczenie fabuły.
Jak sobie radzi Nadzieja Zu? Dużo odbudowaliśmy. Zdobyliśmy nawet trochę przydatnych materiałów ze zniszczonego przez ciebie statku getów. Ale naukowcy egzogeni zostali wezwani z powrotem do bazy. Kazano im zabrać resztki Toriana. Czy to egzogeni znowu nęka kolonistów, czy może Torian jakimś cudem przeżył walkę? Nie. Egzogeni bardzo wspierało Nadzieję Zu. Wyglądało na to, że chcą nam pomóc przetrwać, a Torian nie żyje. Chociaż po tym, co przeszłaś, żeby go zabić, twoja troska jest zrozumiała. Obawiam się, że po naszych przygodach na Feros moje zadanie na Ilium wypada blado. No, nie poddawaj się. Jakieś rozciąganko, dziękuję bardzo, Adek. Dobrze jest się. Chciałam dać tylko... O matko, przepraszam, od razu mi się ziewa. Ernest, mam rozpisane mniej więcej, w które dni i godziny streamuję pod odtwarzaczem na Twitchu, albo pod filmami na YouTube, albo na Discordzie. I chyba tyle. Więc można poczytać. Zawsze mniej więcej są w konkretne dni te streamy, aczkolwiek no, czasami się zdarzają jakieś przesunięcia albo coś, no bo wiadomo, że jakby nie zawsze się uda w ten sam dzień postreamować. Ale tak mniej więcej jest coś tam ułożone. Aniu, twoje zdrówko. No, tak zazwyczaj jest, Kapi. Powiedz mi, co tam u ciebie, co się pozmieniało? Co się pozmieniało, jak cię nie było? mogę jakoś pomóc. Mogę coś zrobić, żeby ci pomóc? Byłabym wdzięczna. Wyczerpałam już swoje zdolności dyplomatyczne, a wolałabym nie narobić bałaganu. Zniewolenie przez Toriana spowodowało u części kolonistów problemy ze zdrowiem. Zatrudniliśmy kolonialną grupę badawczą, która miała ich przebadać, ale okazuje się, że kontrakt medyczny zezwala firmie na przeprowadzanie inwazyjnych badań nawet bez naszej zgody. Dlatego tu jestem. Ty dlaczego jesteś zielona? Ja wolę. Czemu w ogóle można jej zadać takie pytanie? Nie widziałam tego wcześniej chyba. Boję się. Może też się pochwalę, że jak jeszcze wcześniej byłem, to byłem singlem. Uuu, no to gratulacje, Kapi. No to gratulacje. Moment, Shiala. Byłaś zielona tylko wtedy, kiedy Torian zrobił z ciebie klona. Normalnie byłaś niebieska, jak każda Asari. Normalnie byłaś niebieska. Mówiłam, że kontrola Toriana wywołała u nas problemy zdrowotne. To właśnie jest mój. Kilka miesięcy po śmierci Toriana moja skóra zmieniła kolor, a moje zdolności biotyczne stały się niestabilne. Mam też bardzo plastyczne sny o czasie spędzonym u Toriana. To niepokojące. Masakra. Opowiedz mi o tym kontrakcie na badania medyczne. Nasz problem zainteresował firmę Baria Frontiers. Zaproponowali, że za pół darmo przeprowadzą badania i leczenie. To od początku było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Erotyczny. Ale byliśmy z tym drobnym druczkiem zapisano naszą zgodę na prowadzenie przez nich inwazyjnych badań dodatkowych, jeśli uznają to za konieczne. Co też zrobili. Naprawdę mogą zmusić was do tych badań? Nie, ale mogą oskarżyć nas o złamanie kontraktu, co oznacza, że będziemy musieli zapłacić im normalną cenę za dotychczasowe usługi. Nadzieja Zu dopiero co stanęła na nogi. Nie stać nas na to, Shepard. No, czy są różowe Asari? Chyba nie. Jakie problemy ze zdrowiem mają koloniści? Bóle głowy i skurcze mięśni. Podobne do tych, których doświadczali pod kontrolą Toriana. Czasami koloniści w pobliżu innej byłej ofiary Toriana wspólnie z nią odczuwali ból lub gorąco. To na pewno efekt śladowych ilości pasożytniczych zerodników Toriana. Teraz rozumiesz, dlaczego chcemy to zbadać i wyleczyć. Porozmawiam z grupą badawczą. Dziękuję, Shepard. Przedstawiciel Baria Frontiers zna całą sprawę.
Okej. Tutaj też aha, bo ona też miała jakieś zadanie z tych głównych, to mi się wydaje. Zadanie medyczne. Widziałam twoją rozmowę, człowieku. Chcesz się poskarżyć na temat kontraktu medycznego, który podpisali ci koloniści z Feros? Lepiej sobie idź. Twoje życie i tak jest krótkie. Nie marnuj tego czasu na zawracanie mi głowy. Chcę się poskarżyć, mamusi. Kiedy koniec streama? Nie wiem. Ale raczej przed północą. No, taki jest plan. Dlaczego się tak upieracie przy tych testach? Do czego mogą wam się przydać? To już nie jest twoje zmartwienie. Podpisano zgodny z prawem wiążący kontrakt. Reszta nie ma znaczenia. Wy wszyscy, ludzie, Turianie, Salarianie, zjawiacie się na naszej planecie, a potem narzekacie, że nie odpowiadają wam nasze prawa. Galaktyka byłaby o wiele lepszym miejscem, gdyby to tylko Asari zdołały wyewoluować powyżej poziomu pierwotniaka. Proszę, jak cię wywyższa. Dialog jest pięknie zagrany, ten foch w głosie. Kiedy byłyby Simsiki 2, 3 albo 4, albo 1. Kapi, teraz zrobiłam serię z dwójeczki, także będzie dwójeczka prawdopodobnie w piątek najbliższy. Ale nie wiem, czy zawsze... Znaczy, nie zawsze będzie w piątki, bo dzielę ją trochę na inne jeszcze streamy, ale... ale jak już, to wtedy się coś takiego pojawia. Nie wiem, w tej sytuacji używać opcji renegata. No, bo jakby tutaj pasuje renegat bardzo. Tak, na YouTube też są zapisy. Już jeden live był z tych Simsów 2, więc jak chcesz, to możesz tam zajrzeć. A teraz w piątek będzie drugi dopiero. Czyli pomóc jej w ewolucji poprzez serię kopniaków, zrozumiały zadek. Może dałoby się opracować jakieś inne badania? Takie, które odpowiadałyby obu stronom. Jeśli koloniści nie zamierzali dotrzymywać warunków kontraktu, nie powinni byli go podpisywać. Nie do mnie należy ułatwianie im sprawy. Czy byłabyś równie bezwzględna, gdyby chodziło o kolonistki Asari? Gdyby to były Asari, borykałyby się z problemem wywołanym przez inną rasę. Asari, tak jak moja partnerka, która zginęła, kiedy gety zbuntowały się przeciw Quarianom. Albo jak moje córki, które zginęły podczas ataku getów na Citadele. Jedna pracowała w ambasadzie, druga witała gości metresy. O, to tam Melina, czy jaki tam był. Ja nie teoretyzuję, człowieku. Nigdy nie uznam obcych za swoich sprzymierzeńców. Mogą mi się przydać co najwyżej jako obiekty badawcze. Czym się zajmowała twoja partnerka na planecie Quarian? Prowadziła badania. Nie ich technologii, ale muzyki. Uwielbiała sztukę Quarian. Mówiła, że mają wiekowe dusze. Moje córki musiały to odziedziczyć po niej. Obydwie uwielbiały rozmawiać z kim się dało, poznawać inne kultury. Musiały być wspaniałymi kobietami. Ich śmierć to strata dla całej galaktyki. To prawda. Myślisz, że pochwalałyby to, co teraz robisz? Ja nie... Nigdy. Och. Opadło jej się. Ja... Prześlę poprawiony kontrakt. Nie będzie już testów. W galaktyce jest już dosyć cierpienia. Nie będę go dodatkowo zwiększać. No, to co miłe, ale nie zdołałam porozmawiać z nią na inne tematy w ogóle. Tu się tworzy postać, czy mi się od razu stworzoną? Znaczy, można zagrać taką defaultową, czyli stworzoną już, albo można sobie stworzyć postać. Myśmy tworzyli postać na początku. Zamknij ją w klatce z Ashley, wciągamy popcorn. O, rozciąganko, dziękuję.
No, smutna się zrobiła. Chociaż ja mam wrażenie, że ona płakała w oryginalnej wersji. W sensie jakieś łzy jej leciały po policzkach czy coś, a tutaj tego nie było i nie jestem pewna, czy dobrze mi się wydawało, czy nie. Hobby w nim spada i umiera. Koniec kontraktu, powinna być taka. Może jest w przypadku Renegata w sumie. Nie pamiętam. Grałam kiedyś Renegatem, ale już nie pamiętam. Renegatem mimo wszystko grałam najmniej. I to jest w ogóle... Czy ona mogłaby nam dać zniżki jakieś? Aha, nie, bo to są... są gwiazdy. Mapy gwiazdne. To się nam może przydać. Dobra, walić to bierzemy wszystko. Stara ta gra. O matko, nie pamiętam w którym roku wyszedł Mass Effect 2. Jak ktoś pamięta, to muszę podrzucić. Ale chciałabym pograć w Dziedzictwo Hogwartu. O, też bym chętnie pograła. Sorry, że cię doprowadziłam do rozstroju psychicznego, ale daj mi zniżkę, no właśnie. Ja nie rozumiem. Masz mapy gwiezdne? Tak, ale musiałam załatwić to z Erinią. Teraz przydałby mi się prysznic. A o czego Boże się spodziewałaś? To czystokrwista. One wszystkie takie są. Udało ci się. Właśnie dostałam poprawione kontrakty. Dziękuję, Shepard. Znowu ocaliłaś nadzieję Zu. Chyba nie mogłam. Czy zawsze tak jest? Stare problemy wracają w nowej postaci? Czy niczego nie da się rozwiązać raz na zawsze? Możesz coś zmienić, Shiala. Nie każdy ma taką możliwość. Masz rację. Ratując kolonię, dałaś nam szansę. Nie zawiodę ich. Nie zawiodę. Dziękuję za to, co zrobiłaś, Shepard. Dam z siebie wszystko. Może kiedyś, kiedy nie będę organizować kolonii, a ty będziesz mieć trochę wolnego... O Boże, ona się do mnie przystawia. Aha. Boże, nie pamiętam tego. Okej. Okay. Garus, ty powinieneś zareagować czy coś? Kopnąć ją w cycek? Na przykład? Boże, co za Garus. W ogóle o mnie nie walczysz. Jesteś bezczelny. Zero wszystkiego. Czy pozwolenie, żeby sprzedać coś tak niebezpiecznego? Jesteśmy w układach. Nie, no tutaj się nic nie dało. I wszystko jest na sprzedaż. Albo podatki. Nie, to nie są bliźniaczki. Pochodzą z tej samej rasy po prostu, dlatego są podobne. To nas mocne. Teraz myślę o kalibracji. No właśnie, nie rozumiem. Po prostu. Zero wrażliwości na moje uczucia. Jesteś pewien, o, to ta jest handlarka bronią. Dobre dla zaćmienia? Tak, mam przyjaciółkę. Sam ma ochotę na tą serię. Mogę ci jakoś pomóc? Rozmawiałam ze starym znajomym, Konradem Wernerem. Powiedziałaś mu, że w barze Wieczność sprzedaje się czerwony piasek. Och, jesteś przyjaciółką Konrada. Tak, to naprawdę niebezpieczne miejsce. Dobrze o tym wiem. Tak naprawdę jestem policjantką. Masz dla mnie akt własności baru? Potrzebuję go, żeby powstrzymać dealerów czerwonego piasku. Proszę. Urobiłam właścicielkę baru, ale musisz tam iść i dokończyć dzieła. Naprawdę? Jesteś pewna? Jasne. Musisz tylko doprowadzić sprawę do końca. Wejdź tam, bądź twarda i powołaj się na mnie. Od razu oddadzą ci akt. No to świetnie. Proszę, dałam ci zniżkę. O, dzięki za pomoc. Jeszcze dostałam zniżkę. Za moje super kłamstwo. Muszę wrócić do Konrada. To wszyscy są do siebie podobni. No, pod względem rasowym raczej wszyscy mniej więcej wyglądają podobnie. Zmieniają się głównie kolory. Nie wiem, czy rysy postaci się bardzo różnią. Może niektórych. Dobra, co tu mamy? Ciężki splot skóry, o. No już nie mamy zbyt dużo kasy. Są płytki wzmacniające, Boże. Ale ten ciężki splot skóry to bym sobie wzięła. To wygląda interesująco. Dobra, na resztę mnie nie stać. To już coś mamy.
O, błękitna różo z Ilium. Niech twe korzenie zagłębią się w gorącą ziemię. To jest fajna para. Czar i... palące słońce i ta Asari. Deszcz. On jej recytuje tutaj wiersze. Bowiem jeśli się zakochał. Przetrwać, musi wypuścić ciernie. Zobacz, ty nie dość, że kłamie, to jeszcze dostaje za to zniżki. Wyrwać. Głos Shepard się na głos postaci z bajki. Tak, ze Shreka. To jest Fiona ze Shreka. Czego chcesz? Przepraszam, przepraszam. Te cholerne krogańskie wiersze miłosne działają mi na nerwy. Czy ten kroganin ci się narzuca? Nie, nie rób mu krzywdy, jest nieszkodliwy. Co w przypadku kroganina brzmi dosyć dziwnie, wiem. Ma na imię Czar. Byliśmy tak jakby parą, ale niedawno zerwaliśmy. A teraz on się do mnie zaleca, żeby mi udowodnić, jaki jest wrażliwy. To naprawdę straszne. To naprawdę straszne w ogóle. Urocze to jest. Ale urocze jest to, że w sumie ta para też jakby... trochę pojawia się w Trójce, w sensie jest to trochę smutna historia, ale ale jest fajne, znaczy nic, fajne to, że jest nawiązanie do tego, z tego co pamiętam. Dlaczego zerwaliście? On podchodzi do tego poważnie, mówi o dzieciach. Czar jest świetny na randki, ale do stałego związku? Kroganie są długowieczni. Z nimi jest inaczej niż z ludźmi, z którymi wystarczy się umawiać przez jedno stulecie, dopóki nie umrą. Super. Bez urazy. Zaczęłam się zastanawiać, czy naprawdę mu się podobam, czy może chodzi mu tylko o dzieci. On nie może ich mieć w inny sposób, wiesz, z powodu genofagium. To chyba jemu powinnaś zadać to pytanie. Zadałam. On chyba nie zdawał sobie sprawy, że wszystkie nasze dzieci byłyby Asari. Nie Asari nie zawsze rozumieją, że my nie przyjmujemy obcego DNA, tylko używamy go do zróżnicowania informacji genetycznych. Tak czy inaczej, Czar przez długi czas milczał, a potem powiedział, że będzie kochał nasze córki, jakiego by nie były koloru. No cóż. Asari chyba rzadko spotykają się z kroganami. Dlaczego byliście razem? On jest bardzo zabawny i mądry. Zwłaszcza jak na kroganina. Ma też dobrą pracę, jest technikiem transportowym. Praca najemniczki albo tańczenie w barach są dobre na parę wieków, ale w końcu wchodzi się w wiek matrony, prawda? Usuwa się tatuaże, przestaje farbować głowę i zakłada się rodzinę z kimś, na kim można polegać. No. Czy nie wystarczy się umawiać się z jednym stulecia, aż umrą? No, jej logika mnie rozwala też. Dzień kroganin, no to coś Asari. Musisz porozmawiać ze swoim chłopakiem. Dopóki tego nie zrobisz, będzie wykrzykiwał te wiersze. Wiem, ale to trudna sprawa. Bardzo go lubię. Cholera, kocham go. Ale nie wiem, czy nadaje się na stałego partnera. W ogóle możemy jej doradzić, albo żeby do niego wróciła, albo żeby się go pozbyła. I to jest takie smutne, bo to ona miała podjąć tą decyzję, a nie Shepard. No, ale cóż, pragmatyczne podejście do życia. Horror o Kubusiu Puchatku to ponoć ma być o Fionie, o Boże. Nie chcę chyba oglądać. Mam kulturę różnych klas w ME, jedną z najlepszych rzeczy w trylogii. No, to prawda, Pał. Nie wie, czego chce. Shepard wie lepiej. Spójrz na niego. Widać, że za tobą szaleje. Naprawdę? A co jeśli on po prostu chce mieć dzieci? Czy ja mam być tylko maszynką do ich rodzenia? Powiedział, że nie, ale jeśli tak. No to jeśli tak powiedział, no to. Albo uwierzysz i przestaniesz się martwić, albo nie. I wtedy decyzję masz już z głowy. Ja nie myślałam o tym w ten sposób i naprawdę mu wierzę. Jeśli tak powiedział. Porozmawiam. Jeśli tak powiedział. Proszę, dałam ci zniżkę przy terminalu. Dzięki za pomoc. O, kolejna zniżka! Jej. No właśnie mówię, że to jest trochę smutna historia Legion i... Ale jest fajne to, że właśnie mimo wszystko jakby wspominają o nich w Trójce. I to mi się podoba. Cześć Seba! Tylko dobrze, co się dobrze kończy. I dostaliśmy od niej zniżkę, co prawda na jakieś wspominki z Ilium. Gdzie możemy kupić płetwaka z projektu.
Trejeku. Model krążownika i model statku handlowego, który za bardzo na razie nie jest nam potrzebny. W ogóle ta ryba kosztuje 6666. My gramy jak mi z sobą w tej grze, tak? No ale... Także na razie nie będziemy kupować, bo potrzebujemy pieniędzy na inne rzeczy, ale wrócimy na pewno jeszcze do... A ty? Spróbujesz sił jako komandoska? Aha, bo to jest osobista ochrona, ale tu nie mogę korzystać. Dlaczego tego nie wykorzystać? Wrócimy do Konrada. Sama nie wiem. Nadal mi się wydaje, że to straszne, legalizować coś takiego. Wszystkie zagrożenia są wypisane na opakowaniu. Seba jest trochę tak w czepku urodzony jak Torgu z czasem. Tak swoją drogą. To było tam. To jest wszędzie pełno tych kiosków, ale z nie wszystkimi da się coś robić. Cena ryby przypadek, nie sądzę. No cóż. Tak. Jeśli to najlepszy produkt w ofercie, wezmę go. Nos Astra powitało ostatnio niespodziewanego i dość niezwykłego gościa. Szlachetną egzekutorkę. W sumie też mam czasem fuksa, bo dostaję 100% zniżki w kawiarni za bycie chłopakiem kierownika. Aaaa, no widzisz. Skubaniutki. Skubaniutki. Cholera, to zwykłe nieporozumienie. Powtórz to przed sądem. Mam twoją próbę wymuszenia zarejestrowaną na 4 niezależnych widach. Zostałam oszukana, powiedzieli mi, że zgodziłeś się na sprzedaż. Zabierz ją, zanim każę barmance ją wyrzucić. Urocze. Co się stało? Tajna policjantka z kiosku z bronią została właśnie aresztowana. To była prowokacja. Zdemaskowałeś. Dalej wiję na tym stole. No, ciężka jest praca striptizerki. Matko, następna osoba słyszy Anes Reis OTR. Ja niestety nie wiem. Nie pamiętam, jak ona brzmiała. Ona nie była policjantką. Była tajną agentką komórki terrorystycznej. Ja chyba nie grałam chyba tego nie wykryła. Rise of Tomb Raider po polsku. Znakomita robota, Konrad. A teraz wróć do domu. Nie miałam szansy jej chyba słyszeć nawet. Teraz już ja się tym zajmę. Jasne, Shepard. I dzięki. Dobrze, że do nas wróciłaś. Boże, ten Konrad jest beznadziejny. Powinni mu zabrać wszystko i wszystkich. Dobra, to mamy zrobione. No dobrze, to nie będę z Liarą rozmawiać, dopóki Talii nie weźmiemy. Czy ona coś nowego Witaj ma do powiedzenia? Witaj z powrotem, skarbie. Czego sobie życzysz? Tylko nie seksu. Jak to jest być nie właściwie seksu. Nie różni się to od bycia kimkolwiek nie. innym. Cała przyjemność. Nie ma nic nowego. Dobra, to się będziemy zmywać stąd. Może jeszcze jakieś krótkie zadanie zrobimy i będziemy kończyć. Następnym razem sobie polecimy po Talii. Albo po jakąś inną postać. Odpowiednie służby badają obecnie liczne nieprawidłowości. Dobrze. Tutaj już chyba nic Biorę. Takiego nie zostało. Nie? Tak mnie nie stać w sumie. Jakieś pustułkowe hełmy i inne dziwne rzeczy. To jest Konrad Werner, wystarczy, że go wyślesz po Iris, to się go pozbędziesz na jakiś czas. No tak. 25. Sprzedawaj przy 25. To nie chce seksu, wróć. Po co to komu? Nie, 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 nie robię takich rzeczy. Jasne, Seba. A tu mi jeździ pociąg. Jakieś zakłady na giełdzie czy coś. Piękna nasza Normandia, Boże, Jezus, już mi się pierdzieli w mózgu.
Nasz piękny stateczek tutaj stoi. Koncierage? Boże, czemu ona się tak dziwnie nazywa? Normandia, wróć. Tak jest. Co tam, Kelly? Brak nowych wiadomości. Smutek. Dobra. Się nazywa ten nasz stateczek? Normandia. Dobra. Co tu jest takiego krótkiego, co moglibyśmy zrobić? Właściwie nic. Chyba, że trafimy na jakąś anomalię. Kurde, nie wiem, bo nadzorca to chyba jest trochę długi. Nie wiem, czy ten Hephaistos jest długi. Nie pamiętam. No to musielibyśmy jakąś anomalię wychwycić. Znaczy, Normandia SR2 się chyba nazywa, nie? Czekajcie. Mam jeszcze jeden pomysł, bo wydaje mi się, że jakąś anomalię już wcześniej wychwyciłam gdzieś. O, właśnie. Tutaj. Same długie. No. Nie Normandia. bo ja tu gdzieś... Aha, gdzieś skanowałam te planety wcześniej i jakąś anomalię wychwyciłam. Nie wiem, co tu się robiło, ale możemy sprawdzić. Wykryto anomalię. Rozmiar się zmienia. Aha. Użytkownik niezarejestrowany lub dane uszkodzone. Rodzaj wypadku nie. Wyrzucam sondę. Znalazłam coś. Przez specjalny przymierza. Służy przymierza upraszają się o wypatrywanie śladów towarowego statku zaginionego w tym sektorze. Okej. Łomatko! Łomatko, gdzie my jesteśmy? Ej, nie można zapisać. Halo, czemu nie można zapisać? Czemu nie można zapisać tej giery? Możliwe, że we wraku znalazłyby się informacje na temat ostatnich godzin Estevanico. Uwaga! Działania na pokładzie wraku mogą zachwiać jego równowagę, przez co spadnie z urwiska. No shit, Sherlock. Dlatego jestem tu sama i nie mam mojej drużyny. Fajnie. Nie możesz tego przeskoczyć, Shepard. Boże, się wystraszyłam. Matko! Obluzowane płytki. Super. Jakby była drużyna, to byłoby ciężko i od razu spadło. Tak, moja drużyna za dużo waży. W przeciwieństwie do mnie. W ogóle muszę ten... Nowe rzeczy założyć, które kupiłam. Czy tu się powinno iść na górę czy na dół? Nigdzie nie mogę zapisać gry. Nie, tutaj nie mogę, bo Shepard nie umie skakać na drugą stronę. W Mass Effect 3 by to przeskoczył, ale w dwójce nie. Jest istny labirynt.
Tam coś widzę i retrafinowany. Nie mogę tego zebrać. Nie mam tam przejść. Mam coś zestrzelić? Możesz schować broń? Czy w tej grze się nie chowa? Jaka jest twoja najmniej ulubiona postać w serii Mass Effect, jeśli chodzi o teammate'ów? Ojej. Najmniej ulubiona postać? Ashley. W sumie fajny pomysł na lokację. No, bardzo w ogóle fajny motyw chodzenia po takim statku, który już zrujnowany. Można sobie pozwiedzać i zobaczyć, jakby co doprowadziło do tragedii. Jest, jak kurczę, nie wiem, chodzenie po tytaniku. Kalibrują i kalibrują, źle masę wykalibrują. Prawie spadło ci to na głowę. Oj tam, oj tam. Ja wszystko mam wykalkulowane. Coś jest? Czy nie ważne? Coś tu się śmieje ze mnie. Tu jakieś śmichy, chichy słyszę. O! Kolejny iryt rafinowany. Tam chyba się nie da. Coś już jest? Nie. Jest przerwa po prostu. Więc tu musimy wejść. Aha. Czemu Shepard nie chcesz iść po tym? Jezu, jak to się czyni wszystko. No, ale mogłabyś... No naprawdę? Ja rozumiem, że to dla ciebie kłopot, ale no, come on. Nie, Kaitan już jest trochę lepszy niż Ashley. Ashley już z nami nie ma. Już wiadomo dlaczego. O, tam się coś świeci na czerwono. W ogóle fajnie utknął ten statek gdzieś. A, Boże, to jest horror normalnie! Co tu się dzieje? Straszą mnie. Boże, co za zawał. Aha. Oho! Chyba spadamy. No się gibocze jak pochrzaniowe. Idziemy chyba do tego czerwonego światełka. Jezus Maria. Jezus. Jezus, wysoko, wysoko na puszę. Ładna grafika jak na starą grę. No, bo to jest legendarna edycja, została grafika poprawiona. Trochę. Wiesz, nawet w dwójce wyglądała ładnie. Moim zdaniem aż tak dużo nie poprawili. To Hollow... Aha, Half-Life, Boże. Ja się zastanawiam, jakie Hollow coś tam. Czekajcie, gdzie miał iść? Tędy chyba. Jezus, znowu. Mnie straszą. Uwala. O, kolejny iryt. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Teraz tu spadniemy. O, yeah! A dziękuję za przebieżkę. Tutaj coś mamy ciekawego, czy nie bardzo? Ciekawego. Aha, to coś...
Mogę wystrzelić coś, czy... O matko... Nie, bo ja spadłam tędy. Nie, ja miałam iść w tamtą stronę po prostu. Tam jest iryt rafinowany. Wydaje mi się, że nie, Ernest. To jest chyba tak zaprojektowane, że się nie da spaść. Znaczy zaprojektowane, oskryptowane też bardziej. Mamy jednostkę centralną. A tu na górze to... Tu na górze nie ma nic. Przestrzeń. Niby tu się częsie, różne rzeczy się dzieją, ale raczej spaść się nie da. Sypie się wszystko. Cześć, Loki. Hejka. Dało ci się uciec z miejsca misji. Super. A mogliby mi chociaż powiedzieć, co było przyczyną jakby zamordowania tego statku. No już nie, po co? Za to mamy iryt. Na pani prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Chyba, że mi tu powiedzą. Wspaniałe znalezisko. Dr Richard Talos, kustosz, Muzeum Eksploracji Galaktyki Ziemia. Komandor Shepard, dziękujemy za odzyskanie danych z MSV Estevanico. Wykazują one, że statek został zaatakowany i opanowany przez najemników Krwawej Hordy i Borczów. Według tych danych to załoga Estevanico była jako pierwsza w całym przymierzu napotkała Borczów. Musieli być przerażeni. Wysyłamy teraz ekipy ratownicze, aby na potrzeby muzeum odzyskały z wraku tyle, ile się da. Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie. No proszę. Co do horyzontu? Ojej, Kajdan chyba napisał. Shepard, przepraszam za moje słowa na horyzoncie. Potrzebowałem 2 lat, żeby się pozbierać po tym, co spotkało ciebie i Normandię. Potrzebowałem wiele czasu, żeby zwalczyć poczucie winy. Wstyd, że przeżyłem. W końcu kumple przekonali mnie do wypadu na drinka z pewną lekarką z Cytadeli. To nic poważnego, ale zaczynam znowu żyć. Aha. Aha. To już z jakąś lekarką tam sobie ten tego? No super. Potem zobaczyłem ciebie i wszystko nagle wywróciło się do góry nogami. Stałaś naprzeciwko mnie, ale byłaś z Cerberusem. Chyba już nie wiem, kim naprawdę jesteśmy. Pamiętasz w ogóle tamtą noc przed Ilos? Nie, już zapomniałam dawno temu, Kajda. Weź się... Wypier z tą lekarką twoją. Dla mnie znaczyła ona bardzo wiele. Może dla ciebie też, nie? Ale wiele pozmieniało się przez ostatnie 2 lata i nie mogę tego tak po prostu zostawić. Można. Tylko nie wiem, czy trzeba być tutaj wiernym w dwójce, czy nie. Nie pamiętam. Ty mu powiedziałeś, że go nie chcesz, to sobie może z lekarką. No może, ale nie musi mi o tym pisać. Ale proszę, uważaj na siebie. Widziałem śmierć zbyt wielu ludzi na Eden Prime, w Irmirze, na Horyzoncie, na Normandii. Nie mogę stracić cię po raz drugi. Jeśli wciąż jesteś kobietą, którą pamiętam, wiem, że znajdziesz sposób, aby powstrzymać ataki zbieraczy. Ale Cerberus to zbyt niebezpieczni ludzie, by móc im zaufać. Miej się na baczności. Kiedy wszystko się trochę uspokoi, może sam nie wiem. Po prostu uważaj. Boże, straszny. Nie chcę cię, człowieku, już. Nie chcę cię, człowieku. Weź mi daj spokój. Mam już mojego garuska. To mi wystarczy. No dobra, to coś jeszcze może zrobimy? O nie. Jack chce z nami pogadać. Dobra, to idziemy do Jack. Boże, tylko nie bawcie się w tego lekarza na czacie publicznym. Bardzo was proszę, okej?
Seba, matko. Jak chcecie, idźcie sobie na czat prywatny. Błagam. Teraz jest z tobą tylko po to, żebyś mu podtrzymała, jak będzie kalibrował. Aha. Mam myśli, które pełzają w mojej głowie niczym małe robale. I mogę ich powstrzymać. Wiesz, że ja i Cerberus mamy wspólną historię. No, dobranoc, Kapi. My też już sobie niedługo kończymy. Myślę. Uwierz mi, zawsze cię wysłucham, Jack. Twój kumpel? Człowiek iluzja? Nigdy dotąd go nie widziałam, ale Cerberus mnie wychował. Pierwsze, co pamiętam, to drzwi do mojej celi w bazie Cerberusa. Byłam przedmiotem eksperymentów. Faszerowana narkotykami. Torturowana. Ukradli mi jedyną szansę na bycie normalną, zmieniając mnie w jakąś superbiotyczkę. Lekarze, inne dzieci, wszyscy mnie nienawidzili. Pozwolili, żebym cierpiała. Biedna Jack. No, mam nadzieję, Martek. Tak, że tam no, Skorling wypisze receptę na meliskę, okej? Dobrze. Dobrze. Co oni chcieli zyskać, torturując małą dziewczynkę? Chodziło o to, że ból przełamuje mentalne zahamowania, tworząc drogę dla mocy biotycznych. Jestem pewna, że gdzieś tam czekała zapłata, ale nawet bym jej nie zobaczyła. Siedziałam w celi, nafaszerowana lekami. Masakra. Sobie się tłumaczy, znaczy, że jest winna. O, właśnie. Tak się ładnie tłumaczy. Torturowali cię tylko po to, by zobaczyć, czy zrobią z ciebie potężnego biotyka? Nie mnie było pytać, Shepard. Byłam tylko małą, płaczącą w celi dziewczynką, błagającą, żeby ból się skończył. To jest masakra po prostu. Jack ma tak strasznie smutną historię w ogóle i... I straszną, kurczę. Że po prostu aż brak słów. Winny to jest ocet. Uwielbiasz moc, jaką ci dano. Nigdy nie dali mi innego wyboru. Jak się stamtąd wydostałaś? Miał miejsce jakiś nagły wypadek, więc dałam nogę. Reszta dzieci wyszła ze swoich cel i mnie zaatakowała. Tak jak i straż. Więc zabiłam wszystko, co stało mi na drodze i uciekłam. Pewnie nie przypuszczali, że moja moc rozwinie się tak szybko. Dostałam się na pokład promu i odleciałam, ale przechwycił mnie frachtowiec. Jego załoga najpierw mnie wykorzystała, a potem sprzedała. Oto moja radosna historia. Biedna. Straszna to jest. W bazie były inne dzieci? Nie wiedziałam o nich zbyt wiele, gdyż trzymano mnie na uboczu. One mnie nienawidziły. Wszyscy mnie tam nienawidzili. Kiedy uciekałam, musiałam się przez nich przebić. Pokazałam im, ale nadal jest kilka nierozwiązanych spraw, którymi muszę się zająć. Jesteś absolutnie pewna, że ten kompleks należał do Cerberusa? Może byłam dzieckiem, ale nie byłam głupia. Umiem słuchać. To byli oni. Mam gdzieś, jak to wysoko brnie. Myśleli, że są tacy sprytni. A tu okazuje się, że jeśli odpowiednio namieszasz w głowie, możesz zmienić przestraszoną dziewczynkę w przepotężną sukę. Pieprzeni idioci. Porozmawiam z człowiekiem iluzją. I lepiej, żeby miał dla nas odpowiedzi. On się po prostu wszystkiego wyprze. Zresztą nie tego szukam. Znalazłam współrzędne w twoich plikach. Chcę się udać do teltińskiego kompleksu na Pragi. Tam, gdzie mnie torturowano i faszerowano narkotykami. Chcę się dostać do samego środka. Do mojej celi. Chcę im tam zostawić kurewsko wielką bombę. I chcę patrzeć z orbity, jak wybucha. Czy można romansować Jack żeńską wersją Shepard? Żeńską chyba nie. Zresztą ona jako takiego romansu nie uznaje za bardzo. Nie można się w niej zakochać, ani jej rozkochać. Można z nią tylko... no... uprawiać seks. Ale to nie jest żadna zobowiązująca znajomość. I to chyba tylko męskim Shepardem.
na badanie podczas zabawy lekarza jest takie, że każdy nosi dla Bartka okulary, bo on o siebie nie dba, a potem narzeka, że bolą go oczy. O nie, niedobrze. To mnie Jack irytowało trochę, im więcej się o niej wie, tym trudniej ją ignorować. No, niestety. Wydupmy tę bazę. Oh yeah. Atak na sojuszników zaszkodzi naszej misji. To nierozsądne posunięcie. Z danych wynika, że kompleks został zamknięty po mojej ucieczce i od lat jest opuszczony. Co ich obchodzi, że wysadzę jakieś wysypisko śmieci? Żyłaś z tym od dziecka. Czemu chcesz to zrobić teraz? Jak ci mówiłam, znalazłam współrzędne w twoich plikach. Nie oczekujesz chyba, że zignoruję takie informacje. No tak. Ustawię kurs na Pragię. Jestem twoją dłużniczką. Dobra, ale tego też na razie jeszcze nie robimy. To jest lojalka dla Jack. Może gdzie tu się... Gdzie tu się... Może niech nam dam zniżkę jakąś, no właśnie, nie? Przydałoby się. Dobra, czy... Nie ma dla pani żadnych wiadomości. Może jeszcze jakąś krótką misję, tylko ja tu nie mam chyba więcej... więcej anomalii. Pamiętam, gdzie te anomalie się pojawiały, kurczę. Wykryto anomalię. O, tutaj jest. Przygotować się do opuszczenia placówki. Powtarzam. Wyrzucam sondę. Znalazłam coś. Obszar specjalny Cerberusa. Z domniemanym ośrodkiem przemytu prowadzonego przez zaćmienie. Cerberus jest bardzo zainteresowany pozyskaniem znajdującym się tam dóbr i materiałów. Agenci zostaną osobicie wynagrodzeni za każdą odzyskaną stamtąd nienaruszoną skrzynię. Aha, ja chyba wiem, co to. Zalecana ostrożność. Zaćmienie prędzej zniszczy towar, niż pozwoli, by wpadł w ręce konkurencyjnej organizacji. Tutaj trzeba pilnować, żeby te skrzynie były nienaruszone, ale na tym poziomie trudności to jest bardzo trudne. żeby te skrzynie były nienaruszone. Kurde, nie wiem, czy chcę to robić. Znaczy nie, w ME1 też się robiło misje na planetach. Na planetach były bazy, tylko jeździło się Mako wtedy. A tutaj jakby nie ma Mako, tylko od razu ląduje się w jakiejś bazie i na przykład robi jakieś rzeczy bezpośrednio. I są trochę bardziej rozbudowane te misje niektóre. Właśnie taka misja eskortowa, ale skrzynie. Dobra, możemy spróbować, ale... wątpię, że coś z tego mi wyjdzie. To chyba nie ma większego znaczenia, kogo się bierze. Tak mi się wydaje. Chociaż nie, no może ma znaczenie. A, nie wiem. Dobra, wszystko jedno. Nie. No właśnie, bo tu są mechy i to jest straszne. W sensie... Mechy ciężko ubić, zanim oni rozwalą te skrzynie. Aj, ja nie mam leczenia w ogóle. Pozdro 600. Nietknięte skrzynie. Zauważono nas. To załatwi sprawę.
Możemy się trochę tym wspomagać. Każdy mi padły! To było szybkie. Nie jestem pewna, jak dobrze to robić na tym poziomie trudności. To jest trochę trudne. Zauważono nas. Dobrej zabawy. Lepiej by było wszystkich ogarnąć za jednym zamachem, ale to jest mega trudne. Oczywiście! Gryzie go w stopę. Tak, super. Twarz. Aktywny. Wszystkim dam radę. Donne aktywne. Tak. A, nie to. Boże. Tarcze, włącz tarcze. Chyba wymieram. O nie, nawet nie. Już. Legendarna Shepard umarła na jakimś zadypu do jakiejś mechy. Kaciwa Zbyska, to nie pamiętam żadnych imion oprócz Shepard. O nie. Szła do przeciwnika i ugryzła go w stopę. Niezależnie od tego, ile skrzyn zostanie nietkniętych, to i tak Shepard dostanie tyle samo XP. O serio? Ej, to jest niesprawiedliwe, Legion, w sumie. Po co ja się staram? Ale musi by chyba zostać przynajmniej jedna skrzynia, nie? Żeby to zadanie się zaliczyło, prawda? Dobra. Wszystkim dam radę. Nawet użyć mocy żadnej. Są strasznie poszekoksani w tej trudności. Ała, to nie było miłe. No właśnie dlatego się zastanawiałam, czy jest sens wykonywać tą misję teraz. Ogólnie można by było się trochę dokoksać.
No, każdy w sumie wybiera imię sam. Shepard się składa, zwracają Shepard, bo nie chciało się twórcom chyba robić, dogrywać głosów do każdego imienia, jakie by mogły być. W sumie nie byłoby jak tego zrobić nawet. Nie wiem. No, John, Jane chyba się nazywają jak po prostu, jak są defaultowe postaci. System. Wow. Widzę, że Morbin pełną parą atakuje. Unikam bezpośredniego ognia. Super, unikasz bezpośredniego ognia. Nie, w ogóle nie mam. Proszę o oszacowanie celu. Łatwopalne. W ogóle nie mam Hedigelu za bardzo. Zapalające. Jak mi bałta trzeba. Nieważne. Ała. To bolało. Sobie dialog i nagle w środku zdanie zamiast głosu aktora głosowego, tak jak Iwona mówi imię naszej postaci. No. Minecraft Story Mode jest ciekawie, bo tam wybierasz postać męską albo żeńską, ale mają to samo imię, bo jest unisex. Aha. No to jakie oni mają imię? Nie pamiętam. Kiedyś grałam chwilę w Story Mode, ale bardzo krótko, już nie pamiętam. Dobra, wiecie co? Chyba sobie daruję. A jak dam znów, to gdzie mnie wrzuci? Na tą planetę. Kurde. Dajmy tu. No, miała być, tylko problem jest taki, że story mode jest po angielsku. I ja nie umiem ogarnąć tej gry po angielsku. Dla mnie ona jest za trudna. Dobra, to już było po rozmowie. Więc ja na razie nie będę robić tego zadania. Zostawię je. Na kiedy indziej. Postać w studence story mode nazywa się Jessie. Aha. Faktycznie było coś takiego. Coś nie. Dobra. Okej. Okay. To będziemy kończyć. Zostawimy to na kiedy indziej. A jak będę bardziej wykoksana i skopię im wszystkim tyłki. Normalnie ta misja na horyzoncie była dużo prostsza do wykonania niż... Dużo mniej umierałam tam niż na prostej misji pobocznej z mechami, więc ja nie wiem, jak to się dzieje. Wychodzę stąd. No, troszkę tak, Ernest. Nie jest to najlepszy dubbing na świecie. Tak, w list dałam kolor. Boże, dałam kolor. Ja. Dałam radę, ale w list nie było czasowych odpowiedzi, z tego co pamiętam. W sensie, że nie było odpowiedzi na czas. A w story mode było jak w The Walking Dead, czyli niektóre, znaczy większość odpowiedzi była czasówką, że trzeba było szybko decydować. I ja nie byłam w stanie. Ja kiedyś próbowałam nagrywać, tylko wy tych odcinków nie zobaczycie, nie zobaczyliście i nigdy ich nie zobaczycie, ale
kiedyś próbowałam nagrywać to i wyszło mi koszmarnie, strasznie. I w ogóle nie zrozumiałam historii, początku tej historii w ogóle, co dopiero jakby dalszej części, więc zrezygnowałam, bo uznałam, że bez sensu będę nagrywać, jak ja nie rozumiem w ogóle nic z tego, co do mnie gadają. No tak, Bartek, tylko ja nie mam, mam tylko jeden epizod z tego Lisa, nie mam innych, niestety. Legion, dziękuję za wodę, twoje zdrówko. Life special, ale ja tych odcinków już nawet nie mam, Seba, one zostały skasowane. One były tak złe, że już gorzej być nie mogło. Uwierzcie mi. Ja tam nawet się za dużo nie odzywałam, postarałam się skupić na fabule, a i tak nic mi z tego nie wychodziło, bo za rzadko po prostu, znaczy czas mi mijał po prostu na te odpowiedzi, które tam się pojawiały i nie byłam w stanie, wiecie, szybko decydować. No, tak się niestety. Zobaczmy jeszcze, czy ktoś ma jakiegoś streamka. Wow, dobra, nie chcę słuchać swojego głosu. Nie, nikt nie ma streamka. To są jakieś nowe rzeczy do odebrania w Prime. Dobrze, to będziemy się żegnać w takim razie. Słyszałem, że ludzie ogólnie narzekali, że ich dzieci grają w story mode, nie nadążają z wyborami. Nie ma nawet moda na wydłużenie tego. O, no to faktycznie do dupy. Strasznie. Ale story mode jest dostępny chyba na Netflixie po polsku. W ogóle to jest dla mnie kosmos, że story mode jest na Netflixie po polsku, ale nie mogli go zrobić w grze, nie? Jakby w napisów polskich. Z masakra. Następnym live będzie w piątek i będą prawdopodobnie Simsy, jeśli nic się nie zmieni. No. Zarówno na Netflixie jest strasznie okrojony. Aha. O, to nawet nie wiedziałam, bo w sumie nie przeglądałam, widziałam tylko ten początek jakby na Netflixie, a potem już nie oglądałam. No, to lipka trochę. No, ale muszę kiedyś jakoś w to zagrać, nie wiem, tak chociażby dla samej siebie, bo to jest... No, mnie ciekawi i w sumie mam dwie części tego i tak smutno, że jakby nigdy w to nie zagram, bo angielski. Może kiedyś douczę się na tyle, że będę ogarniać takie rzeczy, nie wiem. No, rozumiem, Bartek. No właśnie ja też bym chciała go poznać, nie? Ale niestety jakby do tego wyszły napisy, to by było dobrze, ale już się chyba nikt tym nie zajmuje nawet, nie wiem. To jest smutne trochę. Przydałoby się. No nic, dobrze. Będziemy kończyć. Dziękuję wam bardzo, życzę wam dobrej nocy, słodkich snów. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w piąteczek, jeśli będziecie mieli ochotę przyjść, jak nie w sobotę. No. Życzę wam miłego czwartku jutro, żeby było fajnie. Z jej przejść. No, dobra, noc, pa!